No i witamy w 10. dzień wyprawy rowerowej przez Bałkany. Za nami pierwsza noc w Bośni i Hercegowinie. Tak wygląda okolica, w której spaliśmy. Tu mamy właśnie boisko. A myśmy spędzili noc tutaj na trybunach. Proszę bardzo. O! Jest tutaj mata, tu jest mój rower. Tak to spaliśmy dzisiaj. Generalnie troszkę jest zimno, ale jest godzina w tej chwili 6 rano, więc w sumie naturalne jest to, że jest na tej porze troszkę zimno. Zbieramy się stąd, dzisiaj te przejechania sporo kilometrów. Dzisiaj każdy z nas pojedzie troszkę inaczej. Ja tę najkrótszą wersją, ma 135 km. Piotrek pojedzie troszkę dłuższą wersją, ale ciekawszą, tam będzie ze 150. No, a ta Kamila, która dzisiaj do nas dołącza, też musi przyjechać około 100 km ze Splitu. Więc każdy musi dzisiaj swoje przyjechać, ale troszkę inny dystans. No i pierwsze kilometry za mną, 2,5 dokładnie, i kończy się asfalt i zaczyna szutrowa droga. Więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać dalej, ale generalnie robi się ciekawie. Pogoda dzisiaj zapowiada się, jak widać, dużo lepsza niż wczoraj, w ogóle nie ma chmur, więc może nie będzie pochmurnie i będzie dużo cieplej, co napawa mnie zdecydowanie optymizmem. No i szybko ten asfalt wrócił. Myślałem, że będzie już dzisiaj większy kawałek szutrową drogą, ale może jednak nie. No, słoneczko już tutaj wyszło. Robi się naprawdę ładnie. Za chwilę się będę rozbierał z tych moich ubrań, ponieważ zaczynam pierwszy podjazd. Pierwszy i najdłuższy dzisiejszego dnia. 10 km praktycznie podjazdu. Ale jak go pogonam, to już potem będzie dobrze. Kieruję się w stronę miejscowości Drwar. I dopiero w Drwar kupię sobie coś do jedzenia w ogóle. Tu na wprost Martin Brod. Taka miejscowość i cały czas jestem na terenie Parku Narodowego Una. To wszystko, co mnie otacza, to jest ten Park Narodowy. No i w tym Martin Brod, z tego co widzę, znajduje się też jakiś monastyr prawdopodobnie. W tamtą stronę jest też jakiś kanion. Na pewno jest tu ciekawie. Potem Park Narodowy Una to nie tylko jeden wodospad. Ale no niestety, dzisiaj trzeba sporo przejechać, więc trzeba po prostu jechać przed siebie i cóż, no nie ma innej możliwości niż tylko po prostu jechać. Tych kilometrów dzisiaj do przejechania najwięcej, 135, więc będą krótkie przerwy. No i co? W ogóle wczoraj wieczorem miałem sytuację, zostawiłem plecak, w którym miałem tego burka z piekarni. Miało to być też sianie, a wyszło tak, że koty mi to zeżarły, jak nie widziałem, bo tam jakieś koty się kręciły i koty zjadły mi sianie, więc tak naprawdę nie zjadłem nic konkretnego dzisiaj. A pierwszy sklep na 40 km w tym mieście Drwar, więc muszę pogonać ten podjazd i to jechać do sklepu możliwie jak najszybciej, bo dopiero tam coś w tym mieście dopiero coś zjem. Okej, atakuję ten podjazd. Praktycznie już pokonałem prawie połowę. Jeszcze zostaje mi 5700 do przełęczy. I stąd taki fajny widok właśnie na tą miejscowość Martin Brod. O, proszę bardzo.
I tam jest ten kanion chyba. I jakieś jeziorko. Nieźle to wygląda. No, muszę powiedzieć, że to są właśnie Bałkany. Takie bałkańskie klimaty, górzyste. I bardzo ładnie jest. Przejechałem 35 km. Jeszcze zostaje mi 5 km do miasta Dwar, gdzie sobie zjem w końcu coś. A tu wysypisko śmieci, taka dziura. No, generalnie w tych krajach tutaj bałkańskich ten wywóz śmieci i segregacja wysypiska to jest temat dosyć ciężki. Więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Pamiętam, jak byłem w Albanii te 6 lat temu, to było zaśmiecone. Tutaj, w tym miejscu też jest wysypisko i wiatr rozwiał po prostu te śmieci. Ale generalnie, jak na razie, poza tym miejscem, to jest w miarę czysto. Ale to też wynika z tego, że jak na razie, to wczoraj, dzisiaj jedziemy przez Park Narodowy. Zobaczymy, jak z tego Parku Narodowego, poza Parkiem Narodowym, będzie wyglądać, bo Parki Narodowe najczęściej są czyste, więc to jest naturalne.
No i dojechałem do tego miasteczka Drwar. 40 km, tutaj końcówka była z górki, fajnie się jechało. Ale generalnie te 40 km ciężko mi się jechało jako całość, bo po prostu co ja tam zjadłem? Prawie że nic. Dwa banany, troszkę orzechów, croissanta. I rano jeszcze tam Piotrek robił śniadanie, już nie chciał, nie umiał zjeść, to mi tam zostawił resztkę. Więc ten, miałem jeszcze tego burka na śniadanie, ale koty mi zjadły. I generalnie myślałem, że będziemy w tym miasteczku z samego rana, bo myślałem, że dojedziemy bliżej tego miasteczka. I myślałem, że sobie zjem właśnie tutaj śniadanie rano, a się okazało, że jest to dopiero o 12:00. Jeszcze trzeba było te 40 km pokonać, więc jestem już głodny, ale teraz zjem już jakiś obiad i po prostu pojadę, zahaczę jeszcze o sklep i już potem będę jechał troszkę szybciej, jak będę najedzony. No i co, tak wygląda zwykłe miasteczko w Bośni i Hercegowinie. Okej, zatrzymałem się w tym miasteczku na obiad. Zamówiłem sobie tutaj pizzę, właśnie na nią czekam. Do tego piwko. No i co, w końcu zjem, będę miał siły jechać. Jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego w ogóle nie jedziemy dzisiaj razem z Piotrkiem. Generalnie tą trasę wytyczałem dosyć ambitną, tak jak mówiłem. I na przykład ten odcinek, który tutaj dzisiaj jest do pokonania w tamte okolice, gdzie to do tego miasta Livno, to poprowadziłem przez góry. Tam taka fajna, dosyć atrakcyjna droga gravelowa, szutrowa, ale wysoko w góry. I jakby nie to, że jest taki napięty grafik, pewnie bym pojechał też z Piotrkiem, ale no, tamtą trasą też więcej kilometrów jest to tamtego miasta. A tak, ja jadę, pojadę po asfalcie i mniej przewyższeń i zrobię 135 km. Tam Piotrek zrobi ze 150. Więc jak ja miałem dzisiaj zrobić te 150 w jeden dzień, stwierdziłem, że mogę nie dać rady, bo to jadę o jakiejś trzeciej w nocy, czy tam drugiej, bo też nie jestem w takiej dobrej formie, Piotrek jest w dużo lepszej formie, więc tutaj przynajmniej teraz nie jestem w tak dobrej formie, jak chociażby w zeszłym roku latem, jak te ultramaratony jechałem, więc nie chcę tutaj się tak żyłować, tym bardziej, że tu jeszcze nie jest koniec wyprawy, tylko jeszcze wiele kilometrów przede mną. Dlatego wybrałem krótszą, prostszą wersję i sobie jadę na spokojniej. I stąd ta decyzja. Cały dzień na to czekałem i w końcu się najem. A tutaj już mamy w tym miasteczku, proszę bardzo, kościół albo cerkiew. W każdym bądź razie ta część chyba nie jest zamieszkana przez muzułmanów, to miasteczko. Tak mi się wydaje, albo przez katolików, albo przez prawosławnych. No nie widać tutaj po prostu meczeta. A jeszcze w Pichać, przy granicy tam z Chorwacją, gdzie wjeżdżaliśmy, to właśnie tam meczet był. I w tamtych okolicach. Ruszam dalej w trasę, wyjeżdżam już z tego miasteczka. To co zauważyłem w tym miasteczku, poza tym, że tu nie ma meczeta, to to, że tu są serbskie flagi i był billboard z reklamą jakby serbskiego polityka. Raczej nie chodziło o wybory do Europarlamentu, więc chyba to ta miejscowość jest po prostu zamieszkana przez serbską ludność. Tak jak mówiłem, wjeżdżając do Bośni. Bośnia to jest kocioł. Są Bośniacy, są Serbowie, są Chorwaci. I wychodzi na to, że tutaj jest bardziej serbska po prostu ludność w tym miasteczku i w tej okolicy. Bo ogólnie jak tak patrzyłem, sprawdzałem tą mapkę, to też to nie jest tak, że przy granicy z Serbią są Serbowie, przy granicy z Chorwacją Chorwaci, tylko po prostu ta ludność jest rozmieszczona po całej Bośni i Hercegowinie w taki dziwny, nieregularny sposób, więc jakby Serbia nawet chciała tą serbską ludność przyłączyć do Serbii, to właściwie nie wiadomo, jakby te granice trzeba by prowadzić, bo to nie byłoby takie proste. No a ja jeszcze mam 90 km do tego miasta Livno. Najadłem się, jeszcze zrobiłem zakupy, więc teraz myślę, będę jechał po asfalcie. Też czeka mnie troszkę podjazdów, ale już nie taki długi,
myślę, że teraz powinno mi pójść sprawniej. Zresztą mi się ogólnie lepiej jeździ wieczorami, popołudniami niż z rana. I po prostu tak już mamy. No i tutaj już mamy znaki w całości w cyrylicy, więc nie wiem, o co chodzi, ale ciekawostka taka, że ten znak jest cały obszczelany. Ktoś tu się chyba bawił nie tak dawno, bo widać, że ten znak nie jest stary. Tu jakaś opuszczona chata i takich opuszczonych budynków tutaj widuję sporo, jadąc po drodze. Ale generalnie okolica naprawdę bardzo ładna, jest tu bardzo tak dziko, nie ma za dużo miejscowości. Jak już jest jakaś wioska, to naprawdę to jest kilka domków i nic nie ma. I od miejscowości tam, gdzie jadłem, tam jest sklep. To następnej miejscowości, gdzie jest sklep, to właściwie tam, gdzie dopiero będę spał. Po drodze to same takie zadupia, rzekowa mała, ale ma to swój właśnie urok, ma to swój taki bałkański klimat. W końcu Bałkany na całego. Z tym, że dzisiaj po asfalcie. Dobrze, atakuję sobie ten podjazd, nie jest jakoś mega stromy, ale widoki są naprawdę kapitalne. Tu jest tak totalnie dziko, tak pusto, że to aż niesamowite. Tym bardziej, że ja jadę po jakiejś głównej drodze. Nie jest to raczej jakaś krajówka, ale jest to droga taka z oficjalnym numerem i tak dalej. Nie jest to jakaś poboczna dróżka, a samochód tu przyjeżdża jeden na 10 minut, coś takiego. Naprawdę bardzo słabo zaludniony teren tutaj w tej Bośni i Hercegowinie. Przynajmniej ta część Bośni i Hercegowiny. Już też patrząc po mapie widzę, że jest bardzo słabo zaludniona, więc ciekawe tereny, naprawdę ciekawe. Jak jechaliśmy przez Park Narodowy Una, to to było jeszcze zrozumiałe, że tam mało ludzi mieszka, ale tutaj myślałem, że będzie większe natężenie tych wiosek i będzie w tych wioskach więcej ludzi mieszkać, a tak widzę, że totalne odludzia. I dosłownie nie ma nic między tymi miejscowościami. Teraz się jak zastanawiam, żeby mi coś się stało z rowerem, to złapać jakiegoś autostopa nie byłoby łatwe, tak jak myślałem z początku, bo to są naprawdę totalne odludzia. No nic, ale na razie mój system, tak jak sobie to tam naprawiłem, działa. Zobaczymy jak długo.
Okej, no i pokonałem ten drugi podjazd prawie, bo tam jeszcze troszkę będę miał pod górkę. Ale teraz generalnie będę miał mniej więcej po płaskim, trochę z górki. Pod koniec dnia, już przed tym miasteczkiem, będę miał więcej z górki. No i wjechałem już prawie na 1000 metrów nad poziom morza, dokładnie 974. Wjadę na ponad 1000 z hakiem, z tego co widziałem na mapie. Więc w sumie dzisiaj będę najwyżej, odkąd byliśmy chyba w Słowenii. Bo nie pamiętam, gdzie byliśmy najbliżej w Słowenii, ale coś koło 1000 mogło tam być. Tak mi się wydaje. No nic. Teraz już droga będzie troszkę bardziej płaska i troszkę z górki, więc szybciej pójdzie chyba. Co ciekawe, skończył się asfalt i zaczęła się taka droga szutrowa, co mnie nawet dziwi, bo to, tak jak wspominałem wcześniej, jakaś główniejsza droga na to miasto Livno, więc zaskoczyłem się troszkę, ale nie przeszkadza mi to w ogóle. W sumie taka droga to mi nie robi w ogóle różnicy, tym bardziej jak mam takie opony, to nie ma problemu. Ale widoki, tak jak wspominałem, kapitalne i muszę powiedzieć, że bardzo mi się tutaj podoba. Naprawdę to Bośnia i Hercegowina zaskakuje przede wszystkim widokami, bo trasa jest przede wszystkim widokowa i cały czas jest na co spoglądać. A tam w oddali góry, które troszkę, szczyty troszkę mogą przypominać Tatry nasze, i będziemy tam już tam bliżej Sarajewa, w takich górach właśnie, które są takie bardziej spiczaste, nie? Takie troszkę Tatry, coś w tym stylu. Więc też jestem ciekaw tych okolic. Ogólnie ta wyprawa, to najbardziej się skupiłem właśnie na tej Bośni i Hercegowinie oraz Czarnogórze. To jakby te dwa kraje, myślę, że będą najciekawsze miejsca do odwiedzenia podczas tej wyprawy. Oczywiście w Chorwacji też było ciekawie, w Chorwacji też mi się podobało i w Słowenii też. Ale jednak tutaj w Słowenii i Chorwacji wiedziałem, czego się mniej więcej spodziewać, a Bośnia i Hercegowina nie. No a na razie jest ciekawie, jedzie się przyjemnie. To jadę dzisiaj po zmroku do celu. Ale już wiem, że Kamila, która do nas dołącza, już tam dojechała na ten nocleg. Piotrek już jest blisko chyba. Ja, wiadomo, tu puszczę drona. Częściej sobie zrobię przerwę. Nie jadę jakimś wyścigowym tempem, tylko takim spokojnym. Więc pewnie to jadę po zmroku, ale jakoś nie robi mi to różnicy. Lampkę mam naładowaną, więc spoko. Dzisiaj wstałem rano, wyjechałem wcześniej, było 7 rano, więc jak na mnie to dosyć wcześnie. Ale rano mi totalnie szło jak kres z nosa. Myślę, że jakbym się lepiej czuł rano, lepiej zjadł dobre śniadanie, a nie byle co, bo właściwie nie miałem co jeść, to pewnie bym z rana przyjechał więcej i bym dużo szybciej dojechał do celu, ale cóż, tak bywa. Nawet nie miałem wody za bardzo. Jakbym miał wodę, to bym sobie już owsiankę zrobił, ale wody też miałem mało, więc no, ten poranek dzisiejszy był dla mnie ciężki, ale teraz jedzie się naprawdę fajnie. Podziwiam sobie teraz piękne krajobrazy i tak się zastanawiam, po czym są te wgłębienia tutaj, czy to nie jest jakieś pozostałości po jakichś bombach czy coś takiego, po wybuchach albo po minach. Generalnie podobno Bośnia nadal ma bardzo dużo min, więc nie chciałbym raczej po tych łąkach tutaj gdzieś się szlajać, spać na cicho, bo możliwe, że gdzieś na przykład na tym polu są jakieś miny jeszcze z czasów tej wojny domowej i co? Nigdy nie wiadomo. Mam nadzieję, że generalnie raczej jest bezpiecznie, ale podobno sporo tych min jest.
jadę przez tą okolicę i naprawdę cały czas zachwycam się tym, jak tutaj jest pięknie po prostu. Ma to swój klimat. Te góry naprawdę fenomenalnie. Tutaj mamy krówki, proszę bardzo. I co, jak na razie nie ma psów. W sensie nie gonią mnie psy, tylko jednej sytuacji miałem, że zaczął mnie gonić, to na niego nakrzyczałem. Więc nie ma tak źle, jak się obawiałem. A krówki raczej przyjazne. No i po 20 km takiego szuterku widzę, że zaczyna się w końcu asfalt. W sumie tu się jechało spoko, ale z górki po płaskim większe prędkości osiągnę raczej na asfalcie. A że już się robi późno, to wiadomo, że chcę już przejechać większy dystans w krótszym czasie po prostu. Jeszcze mam troszkę do sklepu założone, że jeszcze przed miejscowością docelową będę miał jedną wioskę, gdzie będzie sklep, 30 km przed. Co mnie cieszy, bo już wody praktycznie nie mam. Znaczy mam pół bidonu. Więc dobrze, że ten sklep tam będzie, bo muszę uzupełnić zapasy. A tutaj piesek upolował chyba jakiegoś zająca czy coś. W pysku miał. No i co, z takich ciekawostek to ja jestem aktualnie 900 metrów nad poziomem morza i na tej wysokości jestem już odkąd pokonałem ten dłuższy podjazd. Więc tutaj jest taki płaskowyż. Jest tutaj całkiem płasko. No i dosyć wysoko. A wjadę jeszcze wyżej, bo jeszcze czeka mi jeden podjazd i dopiero potem na sam koniec będę miał zjazd dłuższy. No ale teraz tutaj cały czas jadę dosyć wysoko, więc generalnie ta część Bośni i Hercegowiny to jest po prostu dosyć wysoki kraj, wysoko usytuowany. Same góry po prostu. No ale takie są Bałkany. Bałkany to praktycznie góry. Mało tu jest terenów takich płaskich, nizinnych, jak chociażby w Polsce. Wjechałem jakiś czas temu na drogę krajową, taką główną. Tamta to była, też miała jakieś numer oznaczenie, którą jechałem, ale ta to jest już raczej krajówka. W tym miejscu nawet jest takie szerokie pobocze. Bardzo szerokie nawet. Więc czuję się tu całkiem bezpiecznie. Ale mimo takiej drogi ruch jest praktycznie zerowy. Rzadko kiedy jakieś auto przejeżdża, na przykład teraz. Ale tak normalnie, jak tu jadę, no to się czuję, jakby ten kraj był trochę taki wyludniony po prostu. Mało aut, miejscowości malutkie, kilka domków, rzadko kiedy ludzi widać. No jest tak specyficznie, bym powiedział. Wczoraj to jeszcze było tam sporo turystów, jak jechaliśmy przez Park Narodowy Una, to i Polaków spotykaliśmy, ale tutaj już tak turystycznie nie jest i totalnie takie odludzia, nie?
jak wjedziemy tam potem to Mostaru, pojedziemy na te wodospady Krwawica, takie miejscówki, zajedziemy też do Sarajewa, no to tam myślę, że to totalnie inaczej będzie, ale tu w takich miejscach, no to czuć, że ten kraj nie jest mocno zaludniony, po prostu. Ale też nie ma co się dziwić. Ze statystyk wynika, że w 2017 roku w Bośni i Hercegowinie mieszkało 3 500 000 osób, czyli, o ile się nie mylę, to jest mniej niż w Chorwacji nawet. Ale no, generalnie Bośnia i Hercegowina wydaje się większym krajem niż Chorwacja, ale w Chorwacji zaludnienie jest dużo gęstsze, jest dużo miast większej, które są po prostu większe. Jak się jechało przez wiochy, to tych wioch też było więcej. No i co? Generalnie myślałem, że w Bośni i Hercegowinie mieszka więcej ludzi niż w Chorwacji, a nie do końca. Na całą tą powierzchnię przypada 74 osoby na kilometr kwadratowy. Czyli niewiele, krótko mówiąc. Na przykład w tej miejscowości znowu widzę, że jest meczet, a tutaj cmentarz muzułmański, a tam kawałek wcześniej był cmentarz katolicki. Więc na przykład ta miejscowość wydaje mi się, że jest dwureligijna. Czasami są te meczety, czasami nie. Widać, które miasteczka są serbskie. Bo zaraz jest flaga Serbii gdzieś tam i tak inaczej, nie? Więc generalnie bardzo ciekawy kraj. I tu jest niby sklep, nie wiem czy jeszcze jest otwarty, mam nadzieję, że tak, bo woda by mi się przydała. No, sklepik jeszcze otwarty, kupiłem taki paniak wody, bo najbardziej się opłaca. Zapłaciłem jedną markę 20, czyli 60 eurocentów. A te butelki, 1,5-litrowe, najczęściej są droższe, więc no. A jeśli spytacie, czemu nie nabrałem źródełka, przecież źródełka można, a tu kurde, od poprzedniej miejscowości nie widziałem ani jednego źródełka, kraniku, nic takiego, kompletnie. Nie wiem, może się nie rozglądałem za bardzo za tym, no ale przecież przejeżdżałem przez takie miejsca, że tam żadnych studni ani nie było widać, ani nic, więc no muszę w sklepie kupować po prostu w takiej sytuacji, chociaż nie wiem, czy chcę pić, w momencie, w którym mogę wodę kupić za takie grosze, nie wiem, czy jest sens ryzykować pić wodę z jakiejś tam studni, więc no. Spełniam zapasy i lecę dalej, zostaje mi 30 ponad kilometrów, jeden podjazd 4-kilometrowy, 10 km z górki. Myślę, że powinienem tu przyjechać w półtorej do dwóch godzin, no może w dwie, bo tam ten podjazd będzie, chwilę mi zajmie. No i pokonałem ten ostatni podjazd dzisiaj, wjechałem na 1116 metrów nad poziom morza. I teraz mam z górki 12 chyba kilometrów i troszkę po płaskim i będę w tym miasteczku, w którym oni już są, więc spoko. Tam mamy nocleg w ogóle na bookingu, więc dzisiaj nie śpimy na dziko, co też mnie cieszy. No i co, teraz z górki. Jest co prawda ciemno, ale na tej drodze też praktycznie ruch nie istnieje, więc nawet nie mam takiej obawy, że coś się stanie, bo tych samochodów jeździ to naprawdę bardzo mało. No i tak wygląda trasa, którą dzisiaj przejechałem. Wyszło 135 km. Dosyć ambitny dzień. I kończę ten dzień w mieście Livno na apartamencie. A jutro kontynuujemy dalszą podróż przez Bośnię i Hercegowinę.